Witam serdecznie, Adam Jurkiewicz, projekt swój. Teraz chciałbym pokazać Państwu to, co mówiłem wcześniej, czyli jak sprawdzić, czy partycja home-rw, na której zapisujemy dane ucznia, jest skonfigurowana na pendrive poprawnie. Otóż robimy to w ten sposób. Wkładamy oczywiście pendrive'a z naszym systemem. No i cóż, mamy system, czyli system i partycję home-rw, gdzie jeszcze w tej chwili nie ma katalogu uczeń, bo jest to pendrive przed pierwszym uruchomieniem. W jaki sposób sprawdzić, czy ta część, ta partycja jest przygotowana poprawnie? W menadżerze plików po lewej stronie w home.rw, prawy klawisz myszy i... Ach, tutaj nie mamy, to nie ten menadżer plików. No cóż, zamykamy go zatem i uruchomimy menadżer plików, który do tego lepiej się nadaje. W moim przypadku jest to Nautilus. U Państwa będzie to najprawdopodobniej Dolphin. W każdym razie on również powinien w lewej stronie pokazać tutaj partycję i przy home.rw prawy klawisz myszy już powinien dać nam właściwości. We właściwościach tej partycji, no poza rzeczami podstawowymi, zobaczymy coś takiego jak uprawnienia. U Was może to troszkę inaczej wyglądać. Pamiętajcie, że nie używacie dokładnie tego samego menadżera plików, co ja. Ja niestety nie mam takiego, jaki Wy macie. W każdym bądź razie, uprawnienia właściciel. Właściciel musi być root. Jeśli tutaj zobaczycie coś innego, przy właściwościach home.rw oznacza to, że najprawdopodobniej nie będziecie w stanie w żaden sposób zapisać na potem swoich prac lub w najgorszym przypadku system nie będzie się uruchamiał. Ok, to tyle. W następnym filmie pokażę, jak podmienić sobie wersję szkolnego remiksu Ubuntu dla swoich. Dziękuję serdecznie. Na tą chwilę to tyle.